SOS dla czystego powietrza. Podejmij walkę o oddech. Twoja postawa ma znaczenie. Wspólnie zadbajmy o nasz dom. Dolny Śląsk walczy o oddech. Projekt Zima. Zapraszamy na stoisko Dolnego Śląska. Przewidzieliśmy wiele atrakcji, a wśród nich m.in. nauka jazdy na biegówkach, pokazy GoPro, gra terenowa, ABC Nordic Walking, hartowanie zimne, konkursy z nagrodami oraz prelekcje. Wyciągi narciarskie, trasy zjazdowe i biegowe, snowparki, tory saneczkowe dla maluchów, nocna jazda na nartach. To wszystko dla tych, którzy kochają sporty zimowe. Już ten weekend, 2 lutego, zapraszamy Państwa do Karpacza. Czekamy na stopę. Podpisywał umowy, a później się z nich nie wywiązywał. Jednego dnia, co było takim znamiennym, że tak powiem, sygnałem, zgłosiły się do rzecznika aż 3 osoby. Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Jest naprawdę problem z dostaniem się do specjalisty, czeka się miesiącami. Szachiści rozegrali klasyczny turniej feryjny. No ja bardzo lubiłam kiedyś grać w szach, ale w moich czasach nie było takich turniejów. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Miejski Rzecznik Konsumentów nagłośnił postępowanie jednego z jeleniogórskich przedsiębiorców, który zawierał umowy, po czym się z nich nie wywiązywał. Na realizację przez niego zleceń czeka już 5 konsumentów. Przynajmniej tylu zgłosiło się do rzecznika w ciągu kilku ostatnich dni. W 2017 roku do Miejskiego Rzecznika Konsumentów docierały pierwsze sygnały o funkcjonowaniu na terenie miasta przedsiębiorcy, który ma problem z realizacją umów. W 2017 były 3 sprawy, które wspólnymi siłami z działania rzecznika i konsumentów udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. Temat przedsiębiorcy wrócił w ostatnim czasie. Jednego dnia, co było takim znamiennym, że tak powiem, sygnałem, zgłosiły się do rzecznika aż 3 osoby, które podpisały umowy z danym przedsiębiorcą i niestety, pomimo upływu terminu do realizacji tej umowy, przedsiębiorca nie wywiązał się ze swoich obowiązków, pomimo że pobrał od Państwa zaliczki. Są osoby, które wpłaciły zaliczkę 1500, są osoby, które wpłaciły 3000, ale są też osoby, które wpłaciły 5000. Ze względu na liczbę zgłoszeń, Miejski Rzecznik Konsumentów zdecydował się nagłośnić tę sprawę, aby sprawdzić, czy poszkodowanych nie jest więcej. Przedsiębiorca sprzedaje meble kuchenne pod wymiar. Próbowaliśmy skontaktować się z nim w ostatni piątek. Jednak podobnie jak jego klientom, nie udało nam się. Przepraszamy, ale nie możemy odebrać telefonu. Postanowiliśmy udać się do jego siedziby. Choć sama firma była zamknięta, to na miejscu szczęśliwie trafiliśmy na właściciela.
Przedsiębiorca nie chciał wypowiadać się do kamery. Tłumaczył, że zaistniała sytuacja nie wyniknęła z jego winy, brakuje mu pracowników i nie nadąża z terminową realizacją umów. Uważał, że nie ma sprawy, ponieważ zobowiązał się miejskiemu rzecznikowi konsumentów, że w najbliższych dniach nadgoni zaległości. Skontaktowaliśmy się z Dominiką Jagielską, która potwierdziła fakt odbycia takiej rozmowy z przedsiębiorcą. Dowiedzieliśmy się również, że w międzyczasie zgłosiło się jeszcze dwóch konsumentów ze skargami na niego. Jeśli ktoś znalazł się w podobnej sytuacji, proszony jest o kontakt z miejskim rzecznikiem konsumentów. Numer telefonu wyświetla się na ekranie. 1 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do m.in. świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jak wygląda to w praktyce? Rodzice niepełnosprawnych dzieci twierdzą, że nie jest tak, jak być powinno. Kolejki do specjalistów są długie. Do kardiologa, do ortopedy. Ile miesięcy? Ja czekałam prawie rok do ortopedy, żeby się dostać. Niektóre to i pół roku. Do którego? Okulisty na przykład. No i diabetyka. Są jednak grupy uprzywilejowane, które do specjalistów nie powinny długo czekać. Od lipca 2018 roku obowiązuje ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do m.in. świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Każdy świadczeniodawca, przyjmując skierowanie lub ewentualnie zgłoszenie osoby ze znaczną niepełnosprawnością, tworzy dodatkową kolejkę dla tych osób. Więc jest to dodatkowa kolejka dla wszystkich osób uprzywilejowanych. To, jak twierdzą rodzice osób niepełnosprawnych, nie do końca działa jak powinno. Dostajemy skierowanie do specjalisty, gdzie kolejka w zależności od specjalizacji jest długa. Od paru miesięcy do ponad roku trzeba czekać w zależności od specjalisty, do którego chcemy się dostać. Większość z tych osób przeszła wiele operacji. Są takie osoby u nas w stowarzyszeniu, które nawet 14 operacji zaliczyły i jest naprawdę problem z dostaniem się do specjalisty. Czeka się miesiącami do ortopedy. 5-6 miesięcy, do neurologa tak samo, do kardiologa, nie wiem, bo akurat tutaj ostatnio też były kolejki 5-miesięczne, 6-miesięczne, może teraz się wydłużyły. Jeżeli przed zgłoszeniem danej osoby niepełnosprawnej na przykład było 10 takich zgłoszeń, przyszło 10 osób niepełnosprawnych, to te osoby są w tej samej kolejce. To nie jest tak, że mamy uprawnienie od razu realizacji danego świadczenia, tylko jesteśmy w kolejce uprzywilejowanej, więc najpierw musi 10 osób zostać zaopatrzonych i dopiero my jesteśmy jako osoba 11. Wcześniej może powiem, że ta kolejka była jeszcze dłuższa niż w chwili obecnej, ale ona się skróciła, ale nie na tyle, żeby była satysfakcjonująca dla osób, które oczekują rzeczywiście szybkiego kontaktu ze specjalistą i podjęcia dalszego toku leczenia czy rehabilitacji. W niektórych przypadkach czas jest bardzo ważny. Najdłużej czeka się do endokrynologa. Do endokrynologa czeka się w tej chwili 5 lat, jeżeli pierwszy raz się ktoś rejestruje, bo jeżeli ktoś już chodził do endokrynologa, to wtedy czeka w kolejce, ale też jest około roku na przykład. O endokrynologię to w ogóle jest niesamowity problem. Można byłoby go oczywiście rozwiązać, gdybyśmy mieli więcej specjalistów. Niestety specjalistów nie ma i poradnie na teren jeleniogórski, mówimy subregionu jeleniogórskiego, są zakontraktowane tylko 2. Natomiast ortopedia, nie wspomniała Pani jeszcze o neurologii, bo neurologia jest też taką specjalizacją. Jest po prostu bardzo dużo osób, które się rejestrują czy zgłaszają, więc ta kolejka będzie znacznie, znacznie dłuższa. Ale tak jak mówię, są 2 kolejki i w jednej kolejce są osoby, które są bez uprawnień i w drugiej kolejce wszystkie osoby, te, które są uprzywilejowane zgodnie z ustawą. Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego lokal, a jakie najemcy? Bardzo często te 2 kwestie są mylnie postrzegane przez mieszkańców zasobu komunalnego i socjalnego. A jak stanowi prawo?
O tym rozmawialiśmy z Jerzym Lenardem, dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nasz program rozpoczęliśmy od omówienia obowiązków, jakie leżą po stronie najemców. Co do zasady, części, można powiedzieć, konstrukcyjne, czyli całe obramowanie mieszkania w tym przypadku. Ściany, okna? Ściany, okna, podłogi, sufity. Za to odpowiada wynajmujący. Ale za naprawy, konserwację oraz wymiany w przypadku celowego zniszczenia odpowiada użytkownik lokalu, można powiedzieć najemca potocznie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie każdy korzystający z lokalu tą umowę posiada. Każdy najemca ma też swoje prawa. Czego można domagać się od właściciela lokalu? Utrzymanie czystości i porządku należy do wynajmującego, jest to można powiedzieć w ramach czynszu opłacanego. Utrzymanie zarówno budynku, jak również części okołobudynkowych i wewnątrzbudynkowych wspólnych należy do wynajmującego, wobec czego jeżeli również elementy eksploatacyjne należą do wynajmującego inaczej niż wewnątrz mieszkania. Więcej na ten temat będą mogli Państwo dowiedzieć się z programu, który wyemitujemy w całości zaraz po serwisie informacyjnym. Klub Szachowy Jelonka zorganizował klasyczny turniej feryjny. Coraz więcej osób w naszym mieście uprawia tę dyscyplinę sportu. Za co jeleniogórzanie kochają szachy? O tym w materiale Kamili Krawieckiej-Bryl. Klasyczny turniej feryjny zorganizowany przez Klub Szachowy Jelonka odbywał się w dniach od 26 do 28 stycznia. Udział w nim brali starsi i młodsi, w sumie około 90 zawodników. Od kiedy grasz w szachy? Od 3 lat. Powiedzcie, jak to jest w waszej rodzinie? Skąd ta pasja do szachów? No ja bardzo lubiłam kiedyś grać w szachy, ale w moich czasach nie było takich turniejów, takich treningów. W związku z tym przekazałam pasję dziecku i zobaczymy, czy sobie poradzi. Na razie pierwszy raz w życiu gra i wygrał ze starszym dużo chłopcem. Czyli mama była twoją trenerką. To dobrze cię nauczyła tych wszystkich. Tatuś też. Czyli cała rodzina gra w szachy? No ja tak troszkę mniej od żony, ale wiem jak się ruszać figurami po szachownicy. Trudno z kimś wygrać, jak się nie wie, jak się gra. Na przykład jak ja zaczynałam, to ja praktycznie z nikim nie wygrywałam. A teraz już jest lepiej? No wygrywam czasami, a czasami też przegrywam. No ja robię to dla zabawy, bo ja to lubię. A Kasia? To jest dla zabawy. Też dla zabawy. A co jest w tym takiego fajnego? Są duże emocje. Klub Szachowy Jelonka organizując turniej wyznaczył sobie określone cele. To m.in. przygotowanie do najważniejszych imprez w sezonie wiosenno-letnim. Plan na 2019 jest rozwijać dalej naukę gry w szachy w szkołach. Są zajęcia prowadzone w tej chwili w 11 przedszkolach na terenie miasta. Coraz więcej dzieci garnie się do szachów, coraz więcej ćwiczy, będą coraz mądrzejsi ludzie. Udział w turnieju umożliwił także uzyskanie wyższej kategorii szachowej. Mam przyjemność sędziować grupę D. Jest to jedna z najtrudniejszych grup, bo najwięcej błędów popełniają dzieci. No właśnie, jakie najczęściej popełniane są błędy? Najczęściej to jest odsłona z szacha i albo nie mówi się szach po prostu i przeciwnik tego nie widzi. Co jest takiego pasjonującego w szachach? Powiem pani chyba to, że to też przenosi się na życie codzienne i człowiek lepiej planuje swoje życie. Klub Szachowy Jelonka sprawia, że szachy są coraz bardziej popularne wśród dzieci oraz ich rodziców, którzy uwielbiają sportową rywalizację. A teraz pozostałe informacje. Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni służby porządkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Wszystko przez informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze. Przeszukanie budynku przez policyjnych pirotechników zakończyło się przed godziną 13, a alarm okazał się fałszywy. Od piątku można oglądać wystawę grafika i rysunek z kolekcji PWA. Zbiór tworzony był od początku istnienia galerii aż do upadku PRL-u. Znajduje się w nim około 800 prac wybitnych polskich artystów. W wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt grafik: linoryty, drzeworyty, miedzioryty, akwaforty oraz suche igły.
Jak co roku Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny w Mirsku zaprasza dzieci i młodzież na wspólne spędzanie czasu wolnego w okresie ferii. Organizatorzy zapewniają, że nikt nie będzie się nudził. W programie m.in. gry, konkursy, zabawy, quizy. Zajęcia klubowe odbywać się będą między 28 stycznia a 8 lutego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 14.30 w pomieszczeniu ratusza przy Placu Wolności 40. A jutro serwis informacyjny w telewizji Dami o stałej porze. W imieniu Kamili Krawieckiej-Bryl zapraszam. Dzisiaj w konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Lot. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie. Ile osób w grudniu 2018 roku sprawdziło godziny odjazdu autobusów MZK w Jeleniej Górze za pośrednictwem QR-kodów? Informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu w kategorii Info. Na odpowiedź czekamy w środę w godzinach od 8.30 do 10.00 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu. Na rachunki, na lokal pod własny biznes, na rozwój firmy. Potrzeb jest wiele, ale skąd wziąć pieniądze? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie już od 2,85%, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki możesz wykorzystać na cele obrotowe lub inwestycyjne związane z bieżącą działalnością firmy, np. zakup środków trwałych, surowców i materiałów czy modernizację przedsiębiorstwa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiemy, jak wspierać lokalnych przedsiębiorców. Robimy to od 25 lat. www.kar.pl. W związku z dynamicznym rozwojem firmy LBF, technika wentylacyjna SPZO w Starej Kamienicy poszukuje kandydatów na stanowisko spawacz metodą ZIGMAG. Główne zadania? Spawanie elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych ze stali węglowej, ocynkowanej, kwasoodpornej i nierdzewnej. Wykonywanie poleceń kierownika do spraw produkcji i realizacja powierzonych projektów w zakresie spawania. Oczekiwania od kandydatów. Wykształcenie zawodowe lub techniczne. Doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza. Znajomość rysunku technicznego. Znajomość branży metalowej. Podstawowa wiedza w zakresie metod spawania i obróbki blachy. Gotowość do pracy w systemie zmianowym. Gotowość do wyjazdów służbowych również za granicą. Oferujemy atrakcyjne i motywacyjne warunki zatrudnienia, umowa o pracę i premia, pracę w międzynarodowej firmie ukierunkowanej na stały rozwój, przyjazną atmosferę pracy, możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, fundusz socjalny, ubezpieczenie grupowe i zdrowotne. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na e-mail adam.telega@lbf.com.pl lub pod numerem telefonu 75 752 83 66. Wysyłając dokumenty, prosimy o załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej na naszej stronie www.lbf.com.pl.